Chcę wam dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach, które widziałam i które wiążą się z moim świadectwem. Od jakiegoś czasu miałam je wam powiedzieć, a teraz jest na to moment. Jak się modlimy i uwielbiamy Boga, to chcę ci zadać pytanie, czy jakbyś miał przymocowany do kostek jakiś sprzęt muzyczny, jakieś tamburyny, to czy uderzyłbyś swoimi nogami o ziemię, gdybyś miał tańczyć dla Boga? Albo gdybyś miał te tamburyny przymocowane do bioder, to czy ruszyłbyś bioderkami? Jakbyś tańczył dla Boga? A jakbyś miał bębny przymocowane do ud, to czy uderzyłbyś te bębny na uwielbienie? I nie myślcie sobie teraz, że diabeł był uzbrojony w sprzęt muzyczny, bo diabeł wszystko stracił, jak odszedł od Boga. Ale całe twoje ciało jest do tego, żeby go uwielbiać. I wiecie co? Denerwuje mnie to, jak czasami widzę ludzi, którzy stoją na uwielbieniu sztywno z rękami z tyłu. Albo tacy, którzy się rozglądają i patrzą, gdzie Artur chodzi i się modli. Jak ruszasz biodrami, jak śpiewasz Akira, to znaczy, że możesz ruszać biodrami dla Jezusa. I możesz się dla Niego modlić. Chcę wam powiedzieć, że uwielbienie Boga to jest radość. A radość Pana jest moją siłą. I kiedy ja uwielbiam Boga, to chodzę prawidłowo. Wystarczy jeden dzień dla mnie, bo jestem otwarta duchowo i wszystko we mnie wpada, że nie uwielbiam Boga, to zaraz zaczynają się w mojej głowie jakieś głupoty pojawiać. Wiecie, jakieś głupoty przychodzą, jakieś durnoty, jakieś krzywe rzeczy. Ja od razu chodzę krzywo, słuchajcie. Jak tylko wieczorem idę przed tron, w różny sposób uwielbiać Boga. Czasami jestem w komorze, czasami jest cicho, czasami tańczę, czasami śpiewam, czasami modlę się na językach, różnie to się odbywa. Ja od razu wiem, co źle zrobiłam. Od razu modlę się miłośnie za człowieka. Od razu czuję się podniesiona. Od razu czuję się lepiej. Czasami nabroję coś w kwestii z moim mężem, potem go przepraszam. Jak wieczorem ktoś dostanie ode mnie SMS-y, że go przepraszam, to znaczy, że jestem po modlitwie. Naprawdę. Uwielbienie przynosi mi radość. Druga rzecz, która jest bardzo ważna. Kiedy czytam Pismo Święte, to staję się odważna. W ogóle przestaję się bać. I jeszcze pół roku temu było tak, że jak Artur opowiadał, czy Agata, czy którykolwiek z liderów, że ma taki stan, gdzie różne rzeczy się dzieją i one go nie dotykają, że może się wszystko walić i palić, a ciebie to nie dotyka, to myślałam sobie, Boże, no jak to jest możliwe? No przecież ja myślałam, że z łaska okoliczności się zmienią. Wszystko będzie się bardziej gładko działo. A odkąd uwielbiam Boga i mam radość i czytam Pismo Święte, jestem odważna, to wszystkie te rzeczy, które się walą, nie uderzają we mnie. To mnie po prostu nie dotyka. Widzę, jak dostajemy różne wiadomości. Jak się prowadzi biznes, to na różnych odcinkach są jakieś sytuacje, którym trzeba zaradzić. I mnie to w ogóle nie rusza, słuchajcie. W ogóle. Ja mogę się śmiać, jestem wesoła, wiem, jak to wcześniej mnie dotykało. I tak mam od pół roku dopiero. Albo już. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy zachowuję higienę duchową, ja tak mam, i uważam, że jest to ważne dla was, żebyście też tak mieli. Uwielbienie daje mi radość, a jak czytam Pismo Święte, jak czytam to, co mnie dotyka i czym się modlę, że jak Bóg przechodził koło Mojżesza, to zasłonił go swoją ręką. W ogóle uważam, że to jest proroczy obraz tego, że poszedł na krzyż, to, co Artur dzisiaj powiedział, żeby też przed sobą uchronić ludzi, żeby ich zbawić. Jak myślę sobie, że taka największa, najpotężniejsza postać na świecie, która przechodzi koło człowieka, zasłania go swoją ręką, żeby nie zginął, to ja w ogóle nie mam się czego bać. Bo on mnie zasłania swoją ręką. To jest niesamowita rzecz. Dzieją się złe rzeczy, a ty jesteś tak stabilny, masz tak stabilny umysł, masz tak pusty umysł, że w ogóle o tym nie rozmyślasz. Chcę wam też powiedzieć, jak stoję w wierze o pewne rzeczy. W ogóle o nich nie rozmawiam. Jeżeli o coś wierzę, a gdzieś coś się wali, ktokolwiek próbuje nawet ze mną porozmawiać na ten temat, reaguje agresją. Nie chcę z nim gadać. Mówię, koniec, nie będziemy rozmawiać na ten temat. Bo ja nie pozwalam sobie na to, żeby dopuścić jakąkolwiek myśl do rozważenia tej sytuacji. I w ogóle, jeżeli rzeczy w związku z tą sytuacją się walą, to one we mnie nie uderzają. Bo uwielbiam Boga i czytam Pismo Święte. To są takie dwie praktyczne rzeczy, które stosuję. Drugą rzecz, którą dzisiaj widziałam, to widziałam na początku goryla i zobaczyłam, jaki jest silny.
Potem zobaczyłam słonie, pomyślałam sobie, Boże, jeszcze silniejszy. Potem zobaczyłam konia i pomyślałam sobie, że też jest silny i piękny i szybki. Potem zobaczyłam tygrysa. Nie wiem, czy to kiedyś mówiłam wam, ale tygrysy potrafią ważyć do 300-400 kilo. Mają takie wielkie łapy, większe od waszej głowy. To są potężne zwierzęta. A potem na końcu pokazał mi węża. I w zestawieniu z tymi zwierzętami wyobraźcie sobie, jak on śmiesznie wyglądał. Pomyślałam sobie, Boże, to wszystko stworzyłeś w Edenie, żebyśmy tym zarządzali. Więc gdzie Jezus umieścił człowieka z powrotem, że możesz panować nad najsilniejszymi zwierzętami na świecie, uwaga, nie jest to diabeł. Masz moc sprawowania władzy nad takimi zwierzętami jak goryle, chodzi mi o siłę, chodzi mi o atrybuty tych zwierząt, jak sobie to wyobrazicie. Jaką ty masz władzę i autorytet nadaną przed Boga, żeby zarządzać tą ziemią i tymi zwierzętami? Najgorsze upodlenie, jakie mogło być dla diabła, to zamienić go w węża, słuchajcie. W beznogą, paskudną, najsłabszą możliwą istotę. I on jest pod twoim autorytetem. Są pod twoim autorytetem najpotężniejsze zwierzęta, które stworzył Bóg. I jest i diabeł. Więc zobaczcie tę hierarchię, która była pokazana. Jaki macie autorytet w duchu. Ale żeby chodzić prawidłowo, tak jak to było w moim przypadku, ja muszę się modlić, słuchajcie. Ja chcę się modlić. To uwielbienie jest dla ciebie, żebyś chodził prosto. Bo jak nie będziesz uwielbiał, to każdy demoniczny atak będzie miał dostęp do twojego umysłu. A jak będziesz uwielbiał Boga, to będziesz się radował. Jak będziesz się radował, to będziesz wyśmiewał diabła. Nawet najmniejsze opresje nie dojdą do twojej głowy. Nie będziesz musiał się uwalniać, nie będziesz musiał się modlić o to, żeby być skupionym i żeby mieć pustkę w głowie. To jest bardzo praktyczna rzecz. A jak będziesz czytał o tych wszystkich dziełach, które uczynił Bóg, to jest niesamowite. Ostatnio czytam sobie, co mówią prorocy do królów, którzy zarządzają. Jak Bóg przygląda się temu wszystkiemu. Kiedy prorok przychodzi i doradza i mówi, zrób tak, to masz dzisiaj Ducha Świętego, który mówi do ciebie, zrób tak. Nie polegaj na tym, co widzisz. Nie opieraj się na światowych rzeczach, które dzisiaj wydają ci się silniejsze. Słowo, które mówi, nie polegaj na człowieku, nie dotyczy tego, żebyś nie opierał się i nie radził, i nie słuchał lidera czy pastora. One dotyczą tego, żebyś nie wierzył w cokolwiek innego niż to, co mówi Bóg. Żebyś nie opierał się, że przyjdzie inwestor z nieba, tak jak ja kiedyś wierzyłam w inwestora. To w ogóle błąd, słuchajcie. Inwestor wtedy nie przyszedł, bo w niego wierzyła, a nie w Boga. I więc dzisiaj nie wierzę w okoliczności, które na chwilę obecną wydają się silniejsze niż Bóg. To jest nieprawda. Tylko opieram się na Bogu, który widzi to wszystko, który jest dużo bardziej silniejszy, który jest najpotężniejszy, który daje mi siłę. Więc te wszystkie praktyczne rzeczy, które robię, są po to, żeby chodzić prosto. Bo jak się nie modlę, to krzywo chodzę. Więc chciałabym, żebyście wszyscy prosto chodzili. Amen.